Barbie, kochanie, mam dla Ciebie niespodziankę. Przygotowałem dla Ciebie i dla naszych bobasów naprawdę coś wyjątkowego. Niespodzianka? Przecież ja uwielbiam niespodzianki. Co ten Ken znowu wymyślił? Ach, pędzę szybko zobaczyć. Dla dzidziusiów? To ja już chyba się domyślam, co to może być. Ken, kochanie, już jestem. Co to takiego? Oj, nie tak łatwo. Przecież od razu nie pokażę Ci niespodzianki. Bobasy gdzie są? Och, nasza trójka uroczych bobasków sobie śpi u nas w sypialni. No właśnie, i w tym jest problem. Ken, no zobacz, jestem już tutaj. Pokaż mi tę niespodziankę, proszę Cię, Ken, no już nie mogę się doczekać. Szybko, póki bobaski śpią. Oj, Barbie, ale to musi być niespodzianka. Zamknij oczy. Jak zamknę oczy, to nie zobaczę niespodzianki, Ken. Oj, Barbie, głuptasie, no. Powiem Ci, kiedy będziesz mogła odsłonić oczy, muszę przygotować te prezenty. No dobrze, Ken, w takim razie obracam się. Nic nie widzę. Tylko szybko, bo już nie mogę się doczekać. Barbie, tylko nie podglądaj. Wiem, jaka jesteś ciekawska. Oj, dobra, no to pójdę do pokoju obok. Skoro Barbie wyszła z pokoju, no to ja szybko teraz przyniosę tę niespodziankę. Słuchajcie, kochani, musicie to koniecznie zobaczyć. Ken bardzo się stara, aby niespodzianka się udała. Jesteście ciekawi, co to takiego? To koniecznie zostawcie teraz kciuki do góry, no i obejrzyjcie cały odcinek do końca. Postanowiłem, że kupię mebelki i urządzę pokój dla naszych bobasków. Musimy w końcu odzyskać naszą sypialnię. O, na początek zobaczcie, taka piękna szafeczka, komódka. Tutaj będziemy mogli trzymać ubrania naszych bobasków. Tutaj są małe, urocze szufladki, półeczka, na przykład na pampersy. No niestety dzieci zużywają mnóstwo pampersów. No i przewijak. Tutaj będziemy mogli przewijać nasze bobaski. Do tego buteleczka z wodą albo z mleczkiem. No i ulubiona maskotka. No już, jeszcze tylko trochę przesunę ją w bok i pędzę już po kolejne mebelki. O, tutaj będzie chyba idealnie łóżeczko. A w zasadzie to miała być kołyska. Kołyska, która jak to nie chce się kołysać? Jeszcze trochę przesunę tę kołyskę zaraz obok szafki. O, tutaj będzie idealnie. Ej, no co jest? Kupiłem nie ten mebel, co trzeba? To łóżeczko to miała być kołyska. A tutaj leży. A w zasadzie to leżą odpowiednie części. Zobaczcie, takie bujaki, aby zamienić łóżeczko w kołyskę. Należy to teraz zainstalować tutaj. Słuchajcie, musimy się śpieszyć, bo Barbie zaraz tutaj wpadnie. Bobasy się obudzą i będą chciały zobaczyć swój nowy pokoik. O, w tej chwili już jest zrobione, zobaczcie. Możemy tym teraz pobujać. Jeszcze zabaweczka, aby dzieci się nie nudziły i szybciej zasnęły. I biegniemy po kolejny mebelek. Ale jestem wykończony. Normalnie, o, padam, ale noszenie tych mebli jest bardzo, ale to bardzo męczące, ale co to, Barbie się zbliża? Barbie, jeszcze nie jest gotowe. No co ty się tak ociągasz? Ken, szybciej, nie ma czasu, ruchy, zaraz dzieci się obudzą. Też mi coś, ruchy, ja jestem wykończony. Co ja teraz miałam przynieść? Aha. Szafka jest, kołyska również, fotelik do karmienia. Oczywiście różowiutki dla naszych trzech uroczych dziewczynek. Fajnie wygląda, tylko brakuje tutaj chyba jednej części. O, właśnie takiej. Należy ją zainstalować tutaj z przodu, ponieważ na tym będziemy mogli kłaść jedzenie dla bobasków. O, w ten sposób, super! I
I zostało jeszcze coś takiego. Tylko gdzie to włożyć? Tu? Tak? Tu? O, chyba tutaj na dole. Tutaj musimy połączyć ze sobą te dwie nóżki i przepiękny fotelik do jedzenia jest już gotowy. Niespodzianka jest gotowa. Zobacz, co dla Ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że w końcu odzyskamy sypialnię, a dzieci będą się tutaj świetnie bawić. Jeju, czekałam chyba godzinę. Co to za wielka niespodzianka? Idę zobaczyć. A co to takiego? Ken, ale jak? Nasz stary, zagracony pokój zmienił się w różowe królestwo dziewczynek. Tak, Barbie, to właśnie moja niespodzianka. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Ken, to jest wspaniałe. Dziękuję. Jesteś najwspanialszy na świecie. W końcu mam miejsce, na którym będę mogła karmić nasze bobaski. Kołyska? Dla bobasków? Przecież one od razu tutaj wskoczą i będą chciały spać, bawić się, no i się do siebie przytulać. A tutaj... Ken, przewijak! Zawsze o takim czymś marzyłam. Teraz o wiele lepiej i sprawniej pójdzie nam przewijanie, tylko obiecaj, że będziesz mi pomagać w tym. O, no dobra, Barbie, chociaż wiesz, że nie za bardzo lubię to robić. No dobra, a teraz pędź po dziewczynki. O, są moje kochane bobaski. Już się obudziły? Już są głodne? No to czas pobawić się w nowym pokoiku. Przedstawiam Wam moje urocze trojaczki. To jest Kasia, Ola, a tutaj Ulka. Kasia, musisz być przewinięta, więc zapraszam Cię tutaj na przewijak. Ty, moja kochana, wskakuj tutaj do kołyski, się chwilę pobaw. A Ciebie pierwszą zapraszam do jedzenia. Ken, dziękuję Ci bardzo. Jestem zachwycona i muszę przyznać, że jesteś najwspanialszym tatą na całym świecie. Sama bym nie dała rady zrobić takiego pięknego pokoiku. Barbie, to są nasze kochane trojaczki. Jestem w stanie dla nich zrobić wszystko. Barbie i Ken, szczęśliwi rodzice, mają teraz chwilę dla siebie, bo ich dzieciaczki są zajęte w swoim nowym pokoiku. Podobało Wam się spotkanie z Barbie i Kenem oraz z tymi uroczymi bobaskami. Mi chyba najbardziej podoba się to łóżeczko, które tak naprawdę jest, zobaczcie, kołyską. I w tej kołysce jest mnóstwo miejsca, bo wydaje mi się, że nawet trójka bobasków, zobaczcie, trójka dziewczynek bez problemu się tutaj zmieści. O, moje kochane dziewczynki, bobaski malutkie, kochane, śpią razem. Och, jak wy słodziutko wyglądacie. Masz rację, Barbie. Nasze dziewczynki są najwspanialsze na całym świecie. A jeżeli Wam, kochani, spodobało się spotkanie z Barbie i Kenem oraz z ich szalonymi trojaczkami, to zostawcie kciuki do góry. Chcecie więcej przygód z tymi trojaczkami? No to piszcie to koniecznie na dole w komentarzu. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa, pa!